Nikt nie wyobraża sobie życia bez telefonów. Smartfon towarzyszy nam cały czas. W domu, na spacerze, w szkole, w pracy, podczas odrabiania zadań. A często na koniec dnia, kiedy leżymy w łóżku, możemy przez wiele godzin wpatrywać się w kolorowy ekran i ciągle przeciągać, szukać nowych filmików i nowych wiadomości. Zalewa nas także masa aplikacji, TikToki, Snapchaty, Messengery, Instagramy, przeglądamy strony z memami, oglądamy śmieszne filmiki na YouTube, najczęściej śmieszne sytuacje z kotami, gramy w różne gierki i cały czas to nas absorbuje, pochłania nasz czas. Bardzo często, kiedy wychodzimy z domu, to pierwszym odruchem, który wykonujemy, czy na pewno mam przy sobie komórkę. Masz przy sobie komórkę? Oczywiście. Zapomniałem z domu. A, ksiądz Przemek. Smartfon może nam służyć do rzeczy dobrych. Mogę z kimś rozmawiać, wysyłać i sprawdzać wiadomości, słuchać muzyki, robić zdjęcia. Mogę nawet ściągnąć aplikację z Pismem Świętym i czytać sobie Słowo Boże w autobusie, na przystanku, ale wiemy też, że smartfon może służyć do złych rzeczy, do hejtowania, oszukiwania na sprawdzianach, wyśmiewania się z innych i wielu innych złych czynności, złych zachowań. No i chyba tak jest z każdym przedmiotem codziennego użytku, że możemy go dobrze wykorzystać i wtedy nam służy, jest dla nas dobry i pomaga, ale możemy go także wykorzystać źle, do złych celów i wtedy będzie nam po prostu szkodził. Schorzenia związane z korzystaniem z urządzeń takich jak smartfon, tablet, laptop stają się niestety coraz powszechniejsze. Do najczęściej spotykanych należą zespół cieśni nadgarstka, smartfonowa szyja i SMS-owy kciuk, które są związane z długotrwałym przebywaniem w jednej, często niewygodnej dla naszego ciała pozycji. Fakt, komórka za często zajmuje nam dłonie, a gdyby tak uwolnić nasze ręce od smartfona? No ale co wtedy mielibyśmy niby robić? No, na przykład wznieść je do modlitwy. Tak? Do modlitwy? Na przykład tak. Moi drodzy, przeżywamy Wielki Post. Jest to czas odkrywania tego, od czego możemy oderwać nasze oczy, nasze ręce, nasze myśli. Od tego, co codziennie nas otacza i skierowaniu tego na Pana Boga. Wielki Post to jest taka wielka szansa do dostrzeżenia tego, co w naszym codziennym życiu często nam ucieka, na co często nie mamy czasu. I właśnie dzisiaj chcemy Wam powiedzieć o zmianie stylu życia, o takich momentach, kiedy fajnie jest odłożyć smartfon, zwolnić nasze dłonie i skierować je do Pana Boga. Bardzo często widzimy księży, czy ministrantów, czy kogoś z naszych bliskich modlących się właśnie w ten sposób. To jest gest, który ma nam pokazać, że my kierujemy nasze dłonie do Pana Boga, że teraz jest czas na moje spotkanie z Panem Bogiem. Ręce wskazują na niebo, bo tam kierujemy nasze modlitwy. I dzisiaj chcemy powiedzieć trochę o tym, czym właściwie jest modlitwa. Modlitwę możemy porównać do spotkania i rozmowy dwóch przyjaciół. Kiedy się z kimś chcę spotkać, muszę zaplanować najpierw czas i miejsce tego spotkania. W modlitwie jest tak samo. Muszę zadbać o dobry czas, kiedy mam siły. Dobrze jest zacząć dzień od modlitwy, choćby krótkiej. Już rano Panu Bogu podziękować, że żyjemy i oddać Mu cały dzień. Dobrze jest skończyć dzień modlitwą, ale jeszcze zanim padam ze zmęczenia, zanim zasypiam, to już zamknąć ten dzień. Dobrze jest poszukać też odpowiedniego miejsca, gdzie nie będzie mi nikt przeszkadzał, nie będzie mi nikt hałasował, gdzie ja mogę w ciszy, w spokoju pomodlić się, porozmawiać. To może być mój pokój, może być kościół, może być ławka w parku, miejsce, gdzie ja będę mógł się wsłuchać to, co Pan Bóg do mnie mówi. No na pewno trudno modlić by się było w galerii handlowej. Zdecydowanie. Drugim warunkiem dobrej modlitwy jest temat rozmowy. Pamiętaj, że z Panem Jezusem możesz porozmawiać o wszystkim. On zna nas lepiej niż my znamy samych siebie. I nie jest to nic złego, wręcz przeciwnie.
Pan Bóg zawsze jest otwarty na to, żeby z nami porozmawiać na modlitwie. Zawsze na ten moment w naszym planie dnia czeka. Z Panem Jezusem możesz porozmawiać o wszystkim. O tym, za co chcesz podziękować, jak Ty widzisz swoje życie, jak przeżyłeś ten dzień, co jest piękne w Twoim życiu, ale też co jest trudne, możesz Mu to wszystko oddać, powierzyć, powiedzieć: Panie Boże, proszę Ci, pomóż mi, w tym sobie nie radzę. Oczywiście także warto też nieraz Pana Boga przeprosić za to, co do końca nam w życiu, w naszym nie wychodzi. Trzeci warunek to pamięć nie tylko o naszych sprawach, nie tylko o tym, co jakoś nam leży na sercu, ale modlitwa to jest czas, kiedy mogę mówić o innych. Szczególnie, kiedy ktoś ma jakieś trudne doświadczenia, ma trudny czas. Nie wiemy czasami, jak można pomóc. Zawsze mogę się pomodlić. I tu jest bardzo ważny temat do podjęcia, ponieważ mamy trzy takie, można powiedzieć, najważniejsze sfery Wielkiego Postu. Pierwsza to jest modlitwa, o której dzisiaj mówimy. Druga to post, o którym mówiliśmy ostatnio, czyli wyrzeczenie się czy podejmowanie jakichś konkretnych działań, jakichś konkretnych zadań, które nam mają pomóc być lepszym człowiekiem, bliżej drugiego człowieka, bliżej Pana Boga, ale także jałmużna. Moi drodzy, jałmużna to jakaś ofiara, jakaś konkretna pomoc drugiemu człowiekowi. Bardzo często jedzenie, coraz częściej jakieś środki pieniężne, które można gdzieś wpłacić, przekazać, aby jakiś konkretny cel osiągnąć. Wiemy dobrze, że słuchacie nas, nie pracujecie jeszcze, może macie jakieś drobne kieszonkowe, ale pamiętajcie, że pieniądze to nie wszystko. Jałmużną może być mój czas, który poświęcam, oddaję komuś. Może jałmużną, czyli czymś, z czym się podzielę, będzie mój czas pomocy w domu, w obowiązkach domowych. Może to będzie pomoc jakiejś starszej osobie, która tej pomocy wymaga. Może właśnie tą jałmużną będzie czas, kiedy ja spędzę z moimi najbliższymi, może z młodszym rodzeństwem, pobawię się z nimi, będę z nimi, wymyślę im jakąś zabawę, razem spędzimy czas. Ale moi drodzy, jałmużną może też być, a nade wszystko powinna być modlitwa. I czwarta sprawa dotycząca modlitwy. Ona może wyglądać za każdym razem inaczej. Nie jest powiedziane, że musimy używać zawsze tych samych słów na modlitwie. Mogę się modlić raz modlitwą Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, innym razem swoimi słowami. Mogę się modlić moim śpiewem, mogę się modlić czytając Pismo Święte. Modlitwą może być nawet jakaś rozmowa dotycząca Pana Boga, dotycząca wiary. Moim sposobem na kontakt z Panem Bogiem mogą być też te rekolekcje online, bo ja poznaję Boga, jestem bliżej Niego, mogę Go bardziej pokochać. Sposobem modlitwy może być też jakaś lektura, książka, która mówi o Panu Bogu i wiele innych. Warto tutaj szukać swojego sposobu, swojej drogi, swojego pomysłu na przyjaźń z Jezusem. Dzisiejszą bohaterką naszego spotkania jest najmłodsza kandydatka na ołtarze, Antonietta Meo, która urodziła się w 1930 roku, dokładnie 15 grudnia w Rzymie, w rodzinie, w której codziennie odmawiano różaniec i uczęszczano na mszę świętą. Była to rodzina bardzo pobożna, bardzo bogobojna. Pierwsze słowa, jakie matka w ogóle nauczyła pisać małą Antoniettę, były właśnie imiona Jezus i Maryja. Któregoś dnia na wiosnę 1936 roku, skacząc po ogrodzie, nasza bohaterka potknęła się o kamień i zraniła kolano. Po badaniach w szpitalu okazało się, że mała Antonietta choruje na nowotwór. Ból był okropny, częste wizyty u lekarza, pytania, niepewności. No, wszyscy współczuli bardzo naszej małej bohaterce takiego losu, bo kto by się nie załamał, słysząc to, że jest to nowotwór. Natomiast kiedy wszyscy litowali się nad nią, Antonietta nie litowała się nigdy nad sobą. Raczej cieszyła się, że może swoje cierpienia, to, co w życiu ją dotknęło, ofiarować ukochanemu Jezusowi i Matce Bożej. Gdy nauczyła się pisać, każdego dnia pisała list do Jezusa i Maryi.
miała zwyczaj podpisywać te listy imionami Antonietta i Jezus. Zmarła bardzo młodo, już 3 lipca 1937 roku, przed ukończeniem 7 roku życia. Jej rodzona siostra, Małgorzata, wspomina, że Antonietta była bardzo żywym dzieckiem, czasami była niegrzeczna, ale pełna miłości do Jezusa i gotowa ofiarować Jemu swoje cierpienia za zbawienie świata. Ostatni list do Jezusa, Nennolina, bo tak ją nazywano, napisała 2 czerwca 1937 roku. Właściwie to podyktowała go swojej matce, która napisała go w jej imieniu. I w tym liście zawarła takie słowa: Drogi Jezusie, powiedz swojej mamusi, że ją bardzo kocham i pragnę być blisko przy niej. Moi drodzy, kandydatka na ołtarze, mała Antonietta, jest dla nas przykładem tego, że tak naprawdę całe nasze życie jest jednym wielkim listem, bo przecież sami piszemy historię naszego życia. I dobrze, kiedy do Pana Boga kierujemy codziennie taki list, tak jak Antonietta, choćby to było bardzo niewiele, choćby to było jedno zdanie, jedna myśl, ale codziennie mogę do Pana Boga się z tym udać. I nieważne, czy to są rzeczy radosne, czy smutne, Pan Jezus bardzo chce o tym wiedzieć. Chce, żebym się z Nim tym podzielił. Pan Jezus czeka na nasze listy, na codzienne słowo, które chcemy Mu powiedzieć. Nie bójcie się, że nieraz ten list będzie poplamiony, że nieraz będzie coś przekreślone. Pan Jezus się tym nie zraża. Pana Jezusa to nie denerwuje, wręcz przeciwnie. Pan Jezus cieszy się, jeśli jesteśmy przed Nim prawdziwi, autentyczni, że nie próbujemy zamazywać korektorem niektórych rzeczy, ale po prostu piszemy, mówimy Mu, jak jest w naszym życiu. I dlatego zadaniem na ten tydzień jest właśnie modlitwa. Bardzo Was zachęcamy do tego, żeby codziennie rano i wieczorem się pomodlić, żeby być w tej modlitwie szczerym. Jak jestem smutny i przygnębiony, to na modlitwie też mogę być smutny i przygnębiony. Jak jestem radosny, to mogę się tą radością z Jezusem podzielić. Moi drodzy, zachęcamy Was także, żeby może napisać list do Pana Jezusa, swój osobisty, w którym napiszecie do Niego, jak bardzo Go kochacie, jak bardzo Wam na Nim zależy, ale też możecie w tym liście podzielić się tym wszystkim, co jest w Waszym sercu, o co chcecie Go prosić, o co chcecie Go przepraszać. Nie bójcie się takiego listu napisać. Może właśnie to będzie dla nas takie zadanie na właśnie ten tydzień Wielkiego Postu. A katechetów zachęcamy, aby na lekcji religii porozmawiali z Wami, jaki sposób i jak można podjąć jałmużnę wielkopostną. Pamiętajcie, że nie chodzi tutaj tylko o rzeczy materialne, ale także o modlitwę czy o poświęcenie czasu dla kogoś, kto tego czasu potrzebuje.